Cześć, witajcie na kanale Rizer w kolejnym odcinku gry Jurassic World Evolution. Dzisiaj będziemy przychodzić do największej bitwy na moim kanale z areną walk. Będziemy, o niestety tutaj jeden nam zginął dinozaur, będziemy wypuszczać około 30 różnych dinozaurów, pojedyncze gatunki, nie ma żadnych par. Wszystkie dinozaury, które będziemy wypuszczać, są zrobione bez żadnych modyfikacji, więc wszystkie są czystymi, że tak powiem, genotypami, więc jakieś tam szanse będą prawie równe. Wypuszczamy małe, duże, średnie, drapieżniki i roślinożerne gatunki. Mogę tak szybciutko tutaj wam przejechać, pokazać co będzie. Tylko tak, naprawmy sobie tutaj ten prąd, żeby nie było problemów. Gdzie to jest? Tutaj. No bo jak nam później drugi wywali, to nie będziemy mogli wszystkiego wypuścić. I teraz tak, będziemy mieli Ankylosaurusy, Apatosaurus, Baryonyx, Brachiosaurus, Camarasaurus, Carnotaurus, Ceratosaurus. To jeszcze, widzicie, musimy go tutaj szybko odnowić. Ceratosaurus Incubate i Changkinosaurus. Do tego będzie Deino Dilo, Diplo Giganoto. Giganoto jest podwójne, więc jednego Giganoto nie będę wypuszczał. I poczekajcie chwilę, bo kot tutaj dziwnie reaguje. Chciała na mnie wymusić dokładkę jedzenia, ale ja się nie dam. Indominus, Indoraptor, Kentro, Mamenchiasaurus, czyli ten taki najwyższy dinozaur. On chyba też tutaj mi się niestety powtórzy. Metri i Pentraceratops. Do tego, Spinosaurus. Musimy go szybko zrobić. Spinosaurus. Jest Spinosaurus. Będę musiał poczekać, aż on się zrobi. Stegosaurus, no i tego memka nie będę teraz wypuszczał, Triceratops, Tyranozaur i do tego Velociraptor i Allosaurus. Także te wszystkie dinozaury staną do walki, ja tylko poczekam, aż zrobi się ten Spino, żeby on również dołączył do naszych pojedynków. I za chwilkę do was wracam, będziemy wypuszczać wszystko mniej więcej w jednym momencie. Zobaczymy, kto wygra. W tym odcinku będzie pierwsza runda, ale będziemy takich pojedynków robić jeszcze myślę, że z jeden taki odcinek, żebyśmy mogli później zobaczyć, jak ta walka się potoczy, bo tutaj na pewno będzie dużo bardzo losowości. Także zapraszam was do oglądania, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. Zostawcie tutaj jakąś aktywność po sobie, żeby film mógł dotrzeć do większej ilości osób. Dziękuję wszystkim za wasze aktywności i za chwilkę do was wracam, jak już będę miał gotowego Spino. Wszystko już gotowe, więc wypuszczamy. Zaczynamy od tej strony. Velociraptor, Allosaurus, Triceratops i Tyranozaur. Denerwuje mnie to, że muszę za każdym razem, wiecie, za pierwszym jak on wychodzi, to zawsze jakby tutaj ten ekran przeskakuje, żeby pokazywać, jak on wychodzi. I przez to nie mogę tak bardzo szybko ich wypuszczać, tylko troszkę mi to czasu zajmuje. Dobrze, dalej Kentro. Mamenchiasaurus. Możemy też zrobić tak. O, Indominus niestety zdechł w tym czasie. No trochę lipa, ale no, one niestety w tych laboratoriach długo nie mogą wytrzymać. Ale no, będzie musiał jakoś w następnej rundzie się znaleźć, w następnym odcinku. Giganoto już jednego wypuściłem. Dobra, już jednego Giganoto wypuściłem. Bo niechcący zrobiłem dwa Giganoto, miałem zrobić tego Giant Spino coś tam. Niestety. Ceratosaurus, Chunk i niestety chyba te dwa duże wypuściłem, zapomniałem o nich. Cardotaurus, Baryonyx, Brachiosaurus i Ankylosaurus i Apatosaurus i czekam na wasze pomysły, kto tutaj pierwszy, znaczy nie kto pierwszy zginie, tylko kto tutaj może waszym zdaniem przetrwać do ostatniej rundy. Ja osobiście myślę, że to mogą być te długoszyjne dinozaury. Allosaurus tutaj z T-Rexem się klepie. Duża ta arena strasznie się zrobiła, bo te dinozaury takie duże aż nie są. No a ja tutaj będę musiał w jakiś sposób oglądać te walki. No niestety tych wypuściłem niechcący dwa. Zobaczymy, czy w ogóle ktokolwiek będzie chciał go zaatakować, bo to jest mega silny dinozaur.
więc to nie jest takie oczywiste. Tutaj Metr i Stegosaurus będą do walki dochodziły, także myślę, że Stegosaurus tą walkę wygra. Allosaurus, T-Rex. Patrzcie, że Allosaurus chyba z T-Rexem zaraz wygra, na to wygląda. Indoraptor się przeniósł tutaj aż z północy na południe, żeby specjalnie z Giganotą jeszcze jeden pojedynek, wiecie, stoczyć po ostatnim odcinku, żeby tutaj się upewnić, kto jest tym silniejszym. Jeszcze te dinozaury się wzajemnie zarażają różnymi chorobami. Zobaczmy tutaj te walki. Tutaj na razie nic się nie dzieje. Tutaj też nie, jest spokój. Boję się, że jest troszeczkę mało tych drapieżników, chociaż zrobiłem każdy drapieżnik, oprócz niestety tutaj tego Indominusa. A już nie mogę jakby... Mogę go teoretycznie wypuścić, także go tutaj zrobię jeszcze, ale to będzie troszkę chyba niesprawiedliwe, że go wypuszczam tak późno, bo jest dużo więcej w grze roślinożernych gatunków niż tych drapieżników, więc tutaj one, boję się, że zaczną wybiegać mi z tego parku i chyba rzeczywiście ta arena jest troszeczkę za duża, mogłem ją zrobić nawet dwa razy mniejszą, ale wtedy bym z kolei tych laboratoriów nie zmieścił, bo nie mogłem takiego idealnego kwadrata znaleźć. No ale tutaj mamy walkę Dilos Day, no troszkę głupia walka, bo dwa drapieżniki zamiast z roślinożernym gdzieś tam się pobić. Tutaj Chang zginął od Carnotaurusa, zobaczcie. Wszystkie dinozaury, powtarzam, są bez żadnych modyfikacji. Ceratosaurus wygrał z Kentrosaurusem. Tutaj na razie tego długoszyjne są na razie zostawione w spokoju, czyli Brachio, Apato, Camero. Tutaj czy mamy już jakieś śmierci? Mamy. Nie, czekajcie, nie wierzę. Indoraptor zginął. Spinosaurus pokonał Indoraptora i to chyba na dodatek nie stracił ani życia. Allosaurus jednak zginął. T-Rex, czy gdzieś jest T-Rex? T-Rex jest tutaj. Czy on będzie atakował tego metry? Nie. T-Rex chyba będzie toczył bój ze Spinosaurusem i coś mi się wydaje, że tutaj nie będziemy mogli tego tak do końca rozstrzygnąć, bo zostanie nam bardzo dużo roślinożernych gatunków, więc chyba będę musiał zrobić tak w przyszłym odcinku, że zrobimy więcej drapieżników, żeby tutaj nie było tak, że będą sobie same roślinożerne chodziły. Ewentualnie może jeszcze zginął od zarażenia. Spinosaurus dobija T-Rexa, który tam mocne starcie miał z Allosaurusem i troszeczkę tam za bardzo oberwał. Tutaj mamy kolejną śmierć. Deino zginął od Velociraptora, nie żyje też Dildo. Chunk również nieżywy, tutaj go chyba pokonał Ceratosaurus. Diplodocus i inne długoszyje już chyba idą, będą rozwalały mury. Na szczęście mamy tutaj silne mury, ale raczej tutaj nie będą nam mocno pomagały. Jak tutaj się to dalej toczy? Czy są jeszcze jacyś drapieżnicy na naszym terytorium? Nie ma, ale Baryonyx zginął prawdopodobnie od Triceratopsa, bo tutaj również ta walka była. Już ktoś zaczyna walić murem, więc trzeba będzie tutaj zaraz jakiś samochód zamówić. Spinosaurus ma 100% życia i chyba jest ostatnim, tak, drapieżnikiem, czy ktoś jeszcze? Jeszcze jest Carno i Carno i gdzieś jeszcze chyba był Velociraptor. Jest Velociraptor, ale wydaje mi się, że on tutaj już chyba nikogo nie zaatakuje. Najdziwniejsze chyba w tym wszystkim jest to, że Indoraptor zginął bardzo szybko i od Spinosaurusa, także tutaj jestem mega zdziwiony, że to się tak potoczyło. Nie ma jeszcze żadnego rozwalonego muru, więc nie będziemy naprawiać. Kolejna walka Carno z Cerato, także drapieżnicy zamiast pomyśleć i jeść roślinożerne, to walczą między sobą. No nie są to zbyt mądre gatunki. Spino zaatakował z tego Zaurusa i od razu go pokonuje, bo on wcześniej odniósł obrażenia w walce z Metrim chyba, tak on walczył. Tutaj długoszyjne na razie mają spokój, nikt z nimi w ogóle nie chce się próbować. Także musimy poczekać na rozwój sytuacji między drapieżnikami. Tutaj ta walka, zobaczymy, czy ten Spinosaurus zaatakuje Mamenchizaurusa. Jeżeli nie będą atakowały tych długoszyich, no to w następnym odcinku, w następnych takich dużych walkach będziemy musieli zrezygnować z nich i w ich miejsce zrobimy sobie po prostu... szybko musimy naprawić. W ich miejsce zrobimy sobie po prostu więcej drapieżników, żeby one biły się między sobą. Mury jeszcze są na szczęście nienaruszone, to są te najtrwalsze mury,
wzmocnione. Cerato zginął od Carnotaurusa, jeszcze tutaj troszkę chyba od choroby. Spinosaurus, gdzie jest Spinosaurus walczy z Triceratopsem, ale Spinosaurus tutaj ładnie się trzyma, cały czas 100% życia. Spinosaurus bardzo ładnie ciśnie, trzeba to przyznać. Pentraceratops próbuje się przebić przez mur, wali głową. Ja tutaj będę musiał czuwać nad murami naszymi. Low health u Triceratopsa, więc Tricek ginie od Spino niedługo, ale to jeszcze nie jest tak do końca koniec. Tak do końca koniec tej walki, bo Spinosaurus jeszcze może na pewno oberwać troszeczkę. Tutaj zobaczcie, Mamenchisaurus, mimo tego, że nie walczył jeszcze ani razu, ma już 60% życia ze względu na chorobę. I może też zarazić inne gatunki, więc zobaczymy, jak to się potoczy. Ale jeżeli na przykład Spinosaurus by go teraz zaatakował, to również byłby zarażony, bo ta choroba by się rozprzestrzeniła. Carnotaurus wygrał z Ceratosaurusem, on teraz chyba będzie tutaj z Pentraceratopsem się bił. Velociraptor nie ma żadnego przeciwnika, on się chyba boi tutaj kogokolwiek zaatakować. Ewentualnie może Huyanga by spróbował, ale chyba jednak woli próbować sił z ucieczką. Na szczęście walu w różne miejsca w murze, więc nikt jeszcze tutaj żadnej wyrwy nie zrobił. I zobaczmy, tak, Carnotaurus... Ale fajnie to wyglądało, kurczę, szkoda, że nie udało mi się całego tego uchwycić. Ale Pentraceratops bardzo fajnie wjechał w Carnotaurusa i go rozjechał na miękko o 98%, bo również jest zarażony. Spinosaurus tutaj chyba się będzie na Huyanga zasadzał za chwilkę. Mamen 1 tutaj będzie chyba dogorywał. Zostaje nam Ankylosaurus. Zostają nam wszystkie długoszyje, Diplodok też nie jest jeszcze naruszony, jeszcze z nikim nie walczył. Spinosaurus tutaj coś podbiega, ale chyba nie będzie walczył. No i Spinosaurus niestety jest zarażony, więc nie wiem, jak to będzie wyglądało. Pentraceratops zwali w mur i nie, chyba Velociraptora też przywalił przy okazji bicia w mur i go rozwalił, znaczy zabił, zniszczył. Także jedynym drapieżnikiem zostaje nam Spinosaurus, który jak na razie nie atakuje nikogo. Być może ma na to wpływ choroba, bo tutaj ma na pewno jeszcze kilku przeciwników, takich jak Huyang, takich jak Pentraceratops i Ankylosaurus. Zobaczymy, jak to się potoczy. No i wypuszczamy Indominusa, który być może pokusi się o to, żeby zaatakować te długoszyjne gatunki. Pamiętacie, mam nadzieję, że w odcinku z Indominusem Rexem opowiadałem wam o tym, że Indominus w filmie Jurassic World, tam już chyba tym najnowszym Evolution, atakował właśnie długoszyje, chyba Diplodocusy to były akurat, albo Brachiosaurusy, i nie zabijał je tylko dla fanu, zostawiał trupy w ogóle nienaruszone, w ogóle ich nie pożerał. Spinosaurus jak na razie nic nie robi. O, dobra, już zasadza się na Huyanga. Huyang z kimś chyba walczył, bo ma 89%. Pentraceratops prawie się przebił. Uwaga, szybko tutaj musimy jechać naprawić mur. Na wszelki wypadek zrobimy tutaj enclosure. Dobra, i czy Indominus zaatakuje jakiegoś długoszyjnego? Dobra, Spino walczy z Huyangiem, mur przebity. Także Pentraceratops chyba w ogóle będzie jedynym wygranym tak naprawdę, bo on chyba jako jedyny ucieknie w ogóle z areny walk. Inne jak na razie tutaj się zachowują w miarę grzecznie. Camarasaurus został też zarażony, Diplodocus zarażony. Mamenchisaurus, zobaczcie, o kurde. Nie, no nie zobaczyłem tej walki, cholera jasna, musimy poczekać, słuchajcie, musimy tą walkę powtórzyć zdecydowanie. Spinosaurus już pokonał Huyanga, gdzie jest nasz samochód? Gdzie jest samochód, żeby ten mur naprawić? Szybko naprawię i mur, człowieku, bo tutaj są dinozaury na wolności. Już Pentraceratopsa usypiamy, za chwilę mam nadzieję, że Indominus jeszcze raz zaatakuje jakiegoś długoszyjnego. Niestety regulamin nie przewiduje ucieczki Pentraceratopsie, więc proszę nie łamać regulaminu. Nie wiem, czemu nie naprawiliście tego muru do jasnej ciasnej. No nie, i muszę sam to zrobić, a tam zaraz pewnie będzie walka fajna Indominusa. Nie możemy pozwolić na to, żeby na przykład Indominus uciekł, który ma tutaj chyba jednak największe szanse
po tym jak zabił największego dinozaura w naszym parku. I to chyba bez żadnych problemów. Nie wiem, jak on go pokonał. Dobra, uwaga, uwaga, uwaga. Indominus tutaj atakuje już Mamenthisaurusa. Zobaczmy to, jak to będzie wyglądało. Ale fajnie jest to zrobione. O kurde. Noga jak szalona się zgina. Elegancko, ale zobaczcie, że on nawet jakby nie stanął do walki z nim, nie stanął naprzeciwko niego, tak jak tutaj zawsze te dinozaury pokazują, wiecie, stają naprzeciwko siebie, będą walczyć. Spinosaurus! Chyba brakuje mu wody, więc to jest już dla niego koniec. Spinosaurus, mimo że miał jeszcze szansę, bo ma jeszcze troszkę życia tutaj kogoś pokonać, to już to jest dla niego koniec ze względu na brak wody. W następnej rundzie tą wodę dodamy do naszego zbiornika, do naszej areny. I uwaga, Indominus atakuje. Zobaczmy, co on zrobi tutaj z tym Diplodocusem. Czy też tak samo odtylca? Nikczemnie. Tutaj z Diplodocusem się troszeczkę czai, jakby. Daje mu jakąś tam szansę. Może dlatego, że jest chory, chociaż tamten moment też był. Tutaj zobaczcie, wszystkie dinozaury nam mocno chorują. Ktoś jeszcze wali w mur. Apatosaurus, zobaczmy, czy możemy tutaj jeszcze coś poradzić na mury? Dobra, na mury nie. Zobaczmy, Indominus, atakuje czy nie atakuje? Bo to jest dla nas ważne. Zostało nam spośród tych 20 iluś tam dinozaurów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tak? Trzy, sześć. Także zobaczmy, bo jeszcze jeżeli Indominus podejmie taką prawdziwą walkę z Ankylosaurusem, to ten Ankylosaurus mógłby go pokonać. W ogóle jaki długi ogon ma ten Diplodocus, dopiero zauważyłem, zobaczcie. Dłuższy niż całe jego całe ciało, szyja i tułów. No Indominus tutaj jakoś nie chce za bardzo walczyć. Indominus, dawaj, bo widzowie się nudzą, więc dawaj do walki tutaj z Ankylosaurusem, jeżeli chcesz udowodnić, że jesteś najsilniejszy. No zobaczmy, jak to się wydarzy. Pamiętajmy też, że Indominus wyszedł dużo później niż wszystkie inne gatunki. I tak, zaczyna się walka. Nie mam pytań, to jest jeden gryz i do widzenia. Dobranoc. Ale on rozszarpuje te ofiary, jeszcze zobaczcie, że kark skręcił. Więc no zobaczymy zaraz, jak tutaj się to potoczy. Ja zaraz za chwilkę wrócę, zobaczymy, czy on w ogóle zaatakuje, bo nie chcę wam przedłużać tego czekania i patrzenia, jak on po prostu pożera. Podchodzi i uwaga, po prostu widzicie, atakuje go, wyżera mu, nie dochodzi nawet do walki żadnej. Trochę szkoda, bo chciałbym zobaczyć, jak takie dinozaury tutaj zaczynają walczyć, ale wygląda to strasznie tragicznie, ta jego śmierć naprawdę. Także Kamarazaurus jest kolejnym, który odpada z naszego, no, nazwijmy to, turnieju, chociaż no, niestety nie jest to równa walka, no bo on po prostu je atakuje bez żadnej walki, ze względu na chyba film Jurassic World, jak się tutaj sugerowali. I zobaczmy, on teraz chyba będzie po kolei tutaj już wykańczał, on sobie jeszcze popodróżuje, chyba że do tego czasu zginie ze względu na chorobę. Diplodocusowi też spada i tutaj te dwa dinostworki jeszcze się jako tak otrzymają, chociaż woda im prawdopodobnie spada i to może być przyczyna ich również śmierci. Indominus zmierza tutaj do dwóch ostatnich już gatunków, ale nie wiem, czy mu starczy życia, 32%. Pentaceratops również zginął tutaj za murami ze względu prawdopodobnie na chorobę, a one tutaj mają jeszcze no bardzo dużo życia w porównaniu z innymi. Zobaczmy, czy ten Indominus je zaatakuje, czy on tutaj chyba też może się ewentualnie nam odwodnić. Tak, brakuje mu wody, jest stan krytyczny. Zobaczmy, czy dojdzie tutaj w końcu do jakiejś walki, czy nie. Brachiosaurus i Apatosaurus nam zostały. Uwaga. Indominus tutaj się składa jakby do tego, do ataku. Zobaczcie, dużo większy jest ten Brachio. I po prostu atakuje, rozszarpuje go i niestety, ale Brachiosaurus kompletnie bez walki. I wydaje mi się, że wtedy jak zaatakował tego Mamenthisaurusa, również to podobnie wyglądało, że mimo że miał 100%, to
wygrał. No i wydaje mi się, że Indominusa musimy tutaj okrzyknąć zwycięzcą. W następnym odcinku zrobimy sobie troszkę inne starcia. Nie będziemy wypuszczać tych długoszyjnych, bo one z nikim w ogóle nie walczą. Są tylko rozszarpywane przez Indominusa, ale jednak Indominus się poddał. Już on wycieńczony po tych wszystkich walkach wygrywa. Słuchajcie, niespodziewanie. Apatosaurus jako ostatni zostaje na nogach na naszej arenie walk. A ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że tego typu odcinek wam się również podobał. Zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. Zapraszam was też na Facebook, na Instagram, na Discord, linki macie w opisie. Dużo to dla mnie znaczy, jeżeli tam dochodzicie na te social media. Dzięki wszystkim za aktywność i do zobaczenia w innych seriach na kanale. To jeszcze na pewno nie był ostatni odcinek Jurassic World Evolution, coś tam będę jeszcze wrzucał. Dzięki, pozdrawiam was i cześć.